Słuchajcie, dzisiaj mamy przygody z samochodem. Patryk ma wolne, a jak ma wolne, to oczywiście robimy coś szalonego. I okazuje się, że stwierdziliśmy, że robimy chasing za autem. Mamy tutaj dużo takich dróg, po których nic nie jeździ przez cały dzień. No i właśnie znaleźliśmy taką jedną, która jest najładniejsza na dzisiaj. I z tym oto zawodnikiem zrobiliśmy już chyba z 8 przelotów. Najlepsze ujęcie wam pokażę, czy już pokazałem. A teraz już przyjechaliśmy sobie rozluźnić się po wszystkim, bo był zastrzyk adrenaliny. Adrenalina osiągła poziom maksimum. Myślę, że ciężko by było to przebić w obecnych warunkach, zwłaszcza, że mieliśmy na to godzinę, żeby się przygotować i żeby to wyszło, a wyszło petarda. Ale... lecimy. Także to, co dzisiaj robiliśmy, no to już była taka próba, żeby wejść troszeczkę na wyższy poziom, był taki level up. Myślę, że zarówno Patrykowi, jak i mnie to bardzo dużo dało. Oczywiście z czasem będziemy jeszcze lepsi, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że tam było ciasno jednak, nie? Fakt, że ta droga jest w ogóle nieuczęszczana, ale mimo wszystko było ciasno, szczególnie jak się leci, nie wiem, 80-90, około 80-90 leciliśmy na godzinę za tym autem, ale ja jestem bardzo zadowolony, bo wydaje się, że co to takiego, ale wbrew pozorom to jeden ruch i ten, to było wszystko w manualu przecież, nie? Tutaj nie ma żadnej stabilizacji, musisz dopasować się idealnie do prędkości pojazdu, jeszcze uważać na inne okoliczności, tam jakieś przewody. Na początku było ciężko, bo oprócz tego, że samo zgranie się z autem, to tak naprawdę bardzo trzęsie, więc później już musieliśmy tak prowadzić tą CHR-kę, żeby było jak najmniej takich wibracji, bo masz zupełnie inne odczucie, jak normalnie jedziesz jako pasażer, a jak siedzisz w goglach, to są odmienne uczucia. Bodźce, które dochodzą wzrokowe, w ogóle nie są zgrane, nie są kompatybilne z bodźcami, które otrzymujesz właśnie z auta, nie? Czyli jak cię szarpie, przerzuca na boki, jak przyspiesza, zmienia biegi, wchodzi w zakręty, no to jest w ogóle inna bajka. Bardzo fajne doświadczenie, super. Myślę, że z czasem no staramy się z Patrykiem wejść na trochę wyższy poziom. Nie tylko akrobację, nie tylko chasing, czy nie tylko cruising, ale też właśnie chasing za samochodem. Takie portfolio już też otwiera drogę. Jest trudniej niż na drifcie, dużo trudniej się jedzie, bo tutaj musisz siedzieć na fotelu pasażera i jeszcze zgrać się z większą prędkością, bo tutaj tak 90 na godzinę i nie ma tak miejsca jak na drifcie, gdzie jednak jest sporo przestrzeni. Nie? Lataliśmy tym kopterem, to jest Nazgul 5, czyli 5-calowy FPV. Widać, że on już swoje przeżył. Tutaj na pokładzie jest kamera GoPro Hero 10, ona też już ma trochę za sobą przygód. Ten dron może latać nawet do 150 km na godzinę. Fakt, że lata krótko, bo lata około 3-4 minut, więc to nie są rewelacyjne czasy, ale też ma dobrą bardzo kamerę, jeżeli chodzi o kamerę tą pokładową, którą w goglach widzimy, czyli tu jest DJI O3 Unit, kapitalna jakość i transmisja. No i też nagrania z dziesiątki, one są już ok. Można oczywiście lepszą kamerę zastosować, ale trzeba pamiętać o czynniku ryzyka, więc lepiej odważnie latać ze starszym modelem i rozbitym nieco niż zachowawczo z najnowszym modelem, bo wtedy nie ma tej formy. Może jakość jest lepsza, ale forma nam umyka.
tutaj, żeby wejść na poziom wyższy, no już nie możesz się bać. Tutaj nie cofa się ręki. No i faktycznie, no jeżeli chcesz zrobić dobre ujęcia, jak to kiedyś powiedział Marcin Kantor, trzeba siedzieć na tyłku, trzeba siedzieć na dupie temu obiektowi, który filmujesz. Musisz być w bezpośredniej odległości. I to co ciekawe, jeszcze trzeba się zgrać, jeżeli chodzi o prędkość. Bo jeżeli lecisz za szybko albo za wolno, no to nic z tego nie wychodzi. I te różnice prędkości widzisz szczególnie na ujęciach tam, gdzie nie ma ostrości. Bo rozmywa nam się obiekt, który leci, czy jedzie z inną prędkością, przemieszcza się z inną prędkością niż my. Dlatego, że tutaj mamy dosyć długie czasy naświetlania. 0,01 sekundy po to, żeby rozmyć cały pierwszy plan, drugi plan, tło. Dlatego stosujemy też filtry ND do tego, żeby osiągnąć taki czas jak 0,01 sekundy. Więc to wszystko to jest taka wiedza tajemna, która przechodzi ci z sesji na sesję. I to są całe lata praktyki i pracy nad tobą. To nie dzieje się tak przypadkiem. Jak popatrzysz na dobrych Amerykanów, którzy naprawdę świetnie latają, czy taki Alexander Van Over, czy Mr. Steel, no to są całe lata, to praktycznie całe życie. Czy Paul Nerkula, jest wielu kapitalnych pilotów, ale to jest ich cały styl życia. I na pewno to nie jest niedzielne hobby. Ile zużyliśmy pakietów? Ja? I co, nic nie mamy już? Zużyłem swoje wszystkie 6. No pierniczy, to my już nic nie mamy, Patryk. Nie. A tamta? Tamta jest. Patrzyłeś? Na pewno. Tak? No to musimy oddzielić je zaraz. A te, to cudo? To jest do gogli. Aha, dobra, na tym nie polatamy. No dobra, no to chyba tyle. Patryk, to dzięki ci bardzo, no, stary, było zajebiście. No i fajnie. Widzimy się w kolejnym, nie? No. A ty powiedz jeszcze coś. No nie wiem, co mam powiedzieć. Fajnie było. Zajebiście, no. Bardzo mi się podobało. Jestem zaskoczony. Patryk przedawkował adrenalinę i teraz już jest pewnie śpiący, nie? Ale było naprawdę świetnie. Na początku mi się gadanie włączyło, później już w ogóle nie mogłem wyartykułować tego, co przeżywam. A teraz mi wróciło, bo mi trochę opadły te hormony, ale było naprawdę grubo i ostro. Dawno takiej akcji nie robiliśmy. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.